Nie. Patrzcie państwo. Psst, ej, lubisz tanie gry, prawda? Zajrzyj do pierwszej linijki opisu, zapraszam cię bardzo serdecznie na G2A. Użyj także kodu cashback, cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu na swoje konto. Ten oto osobnik postanowił mnie wyzwać i dzisiaj będzie pojedynek. Minecraft, statki piratów. Będziemy dzisiaj walczyć na statki, także papier, czy możesz się zająć w końcu tym, czym się zajmujemy? Tak. Czyli zajmujemy się budową statku dzisiaj. Słuchajcie, zaczynamy budować statek w takim razie. Ja koncepcję mam taką prostą. Będziemy dzisiaj się pojedynkować tak jak w poprzednim odcinku na sterowce. Tak dzisiaj naszą walką będą, że tak powiem, tutaj poświęcone statki, statki morskie. Będziemy się przepłynąć ileś naście, dziesiąt kratek podczas wyścigu, a następnie będziemy musieli się pojedynkować. Także taka dzisiaj misja, że dzisiaj budujemy, moi drodzy, statki morskie. Tak, tak było, tak jest, nie ściemniam. Że bardzo dziwny dźwięk, wiecie, dlatego zamilkłem na chwilę, ale dobra. Słuchajcie, oczywiście zaproponujcie sposób transportu w kolejnym odcinku, w którym mamy się tutaj, prawda, pojedynkować. To może być autobus, czy to może być, prawda, samolot, czy to może być, no samolot już w sumie, nie było samolotu, był tylko ten, jak to się nazywa? Nie Zeppelin, tylko... Sterowiec? Nie. Tak, sterowiec. Graliśmy sterowcami w poprzednim odcinku. Także macie zaproponować kolejny sposób, prawda, transportu, moi drodzy, jaki byśmy mogli się pojedynkować. Słyszę bardzo dziwne dźwięki w tle. Mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś specjalnie słychać. To będzie. A to raczej nie umiem. Nie, bo to brzmi, jakby ktoś rozruchu nie mógł złapać. Albo pani jakby jakaś, kurde, nie wiem, wiertarka czy coś zaczęła łazić. Okay, ale to gdzieś u ciebie raczej. Tak, to gdzieś u mnie, bo słyszę, że to zamilka i zacika i znowu posłuchaj. Także to jest gdzieś ode mnie. Także ty mnie ten, się nie przejmuj. Nie przejmuj się! Papier, nie przejmuj się. Nie przejmuj się, papier. Dobra, ja to sam muszę zrobić. Nie mam pojęcia, jaka będzie wyporność tych statków. Bo jest potencjał, że one od razu polecą na dno, co nie? Tak, jest oczywiście, jak najbardziej. Jakby nie. Taka opcja, powiem ci, że jest jak najbardziej realna, nie? Co to będzie śmieszne. To będzie to w ogóle śmieszne, jak... To będzie ten, Titanic taki trochę, nie? Niezatapialny, kurczę. Dobra, ja mój statek nazwonił, że to topiolnik będzie dobrze. Pamiętaj, żeby nie kłaść nigdzie mikrobloków, nie? Bo Minecraft świruje generalnie. Tak, tak, bloków, ale można jakieś... nie furnace, tylko... Płotki. Płotki, jak się to nazywało? A, nie płotki, Fernace, to dobra. Fernace, Ferdynace, Ferdynace Durkę. Dokładnie, Ferdyna recepturkę, moi drodzy. A ja wam przypominam zostawić łapy w górę, moi drodzy. Bo to dla mnie bardzo ważne, żebyście strzelili łapy pod tym odcinkiem. Jak i strzelili komenta, jak i strzelili suba na przykład papierowi. Bo można na przykład, jeśli, bo go wykorzystuję tu do odcinku bardzo regularnie. Także możecie mu za to podziękować. Ej, czy ty właśnie powiedziesz, że wykorzystujecie papier? Masz pierdziel. Znaczy, moi drodzy, nic tu nie ma, żadnej agresji na tych odcinkach. Pamiętajcie, peace and love keep calm and... Keep calm and play Minecraft. Keep calm and be swag. Keep calm and be swag. Dzisiaj będziemy ten, dzisiaj będziemy statkowymi piratami, prawda? Ustatkujemy się dzisiaj. Tak, takie zabawne odcinki. Hehe! Zabawny cyfer, prawda? Teraz tak, muszę sobie Keep Calma wziąć. Ja to sobie sprawdzę, bo to warto będzie od razu zweryfikować, czy wszystko na pewno funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. Shit, szkoda, że nie można pixel bloku, bo bardzo by mi pomogło. Można robić tajne bronie? Czy można robić tajne bronie? Nie? Nie możesz? Czemu? Bo jedyne bronie będziemy mieć te klaki bloków sobie. Ale nie, to nie będzie broń, która będzie służyła stricte ofensywnie, to będzie broń, która będzie służyła swagowi. To się rób, panie, to się rób, kurde. Yeah. Panie, co ja ci będę, kurde. Chcesz to rób, kurde, ja ci tam nie będę. Dory działały dory. Czekaj, nie mogę położyć bloku w jednym miejscu, co tylko. O, dobra, już mogę. Czy mi się Phantom Block pewnie zrobił jakiś tutaj? I teraz tak, ja sam muszę znaleźć tutaj. Okej, okay, to jest. Ja biorę to. O, tak, my friendes. W sumie nie wiem, jak bardzo te budowle są, lubią Glass Pane i tak dalej. Czuję się, jakbym budował w jakiejś wersji bardzo starej, gdzie jest tylko deski, płotki, ja tak, schodki. Tak sobie to nie wiem, stary, ale nie, no można tu więcej bloków użyć. Halo. Dobra, ładnie. Dobra pogoda. Dobra pogoda. Taka idealna do popływania ze statkiem, nie? Na morzu szerokim. Parostatkiem piękny rejs można by rzec, bym mógł wypłynąć w tym momencie. Dobra, no moje to tak se wygląda. 4 minuty skończyłem, no nie gadaj. Dobra, jak czekaj. To? Nie, ja jestem. Ja się sprawdzam. O, shit! Zatonął od razu. Nie zatonął.
Zgubiłem część statku. Muszę sobie nim odpłynąć, czekajcie. Jakby wiesz co, minusem bloków tych jest, że one muszą, kurczę, muszą się wszystkie stykać, że tak powiem, ze sobą. Nie może być to taki blok na zasadzie po ukosie, wiesz? I tak właśnie nie strzeliłem tego i trochę zabawnie. Powiem tak, jak sobie połową statku odpłynąłem, a połową nie. Więc muszę zrobić to w ten sposób, bo inaczej się niestety nie da. Kurczę, a to by lepiej wyglądało. Czemu ja bym tak... No dobra, to muszę to zrobić na takiej zasadzie, że już tak będzie można tym pływać. Ma to swoje ograniczenia, niestety, muszę powiedzieć. I to dosyć spore. Ale jest, kurczę, zabawa, nie? Mont już ship, dobra. Teraz już wszystko mam, dobra, pięknie. Ja już, stary, powiem ci, no picobello, normalnie. Delikatesik, że tak powiem. Dobra, teraz muszę jeszcze tylko decoring jakiś zrobić sobie tu, powiedzmy. Schodki mogą być, to fajnie wiedzieć. Dobra, tak to chyba wyglądało. Tylko musiałbym coś jeszcze takiego pobudować, żeby to nie było takie o. Tylko takie o. Musiałbym wciąć tak. Wciąć tak, powiedzmy. Wszystkie inne bloki damy. Dobra, w sumie mogę środek nawet wymienić troszeczkę. Powiedzmy, że tu sobie mogę zamienić wszystko na te bloki. Nie będę miał dzisiaj syreny kulpona, ale... Co mówisz? Nie będę miał na tym statku syreny kulpona jak pirata. Boże, tak syrena dobrze. Nie! Syrena kulfon, o Boże, przypomniałem sobie, to papier ty z wyrolu, chory! Ogarnij! To było piękne. To było XD, bardzo XD. Możesz opanować papier, proszę, proszę. Nie. A później dziwią się youtuberzy, że demonetyzację mają, kurde, nie? Bo takiego papiera zapraszają i mają syrenę kulfona na statku. Jakim cudem była demonstracja z syreny kulfona? Nie było demonstracji ze syreny kulfona, ale mogłaby być. Dobra, ja w sumie już skończyłem, szczerze. Nie, raduj. Ej, powiem ci, skończyłem, stary. A jeszcze weźmy sobie dzisiaj łuk i stak strzał swoją drogą, tak dodatkowo. A tak, żeby na pewno był. Tak, żeby tak na pewno była jakaś broń taka fajna. A se abordaże będzie można zrobić, jak będziemy ten walczyć chcieli, nie? Jakby co. Ale to po chwili, najpierw będziemy walczyć tak ten. Dobra, ja zrobię coś takiego level clever. Po dwóch stronach sobie takie level clever zrobię, stary. O, to, że to się nie odczepi, jak zwoduje sobie statek. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, cyk, assemble, mount ship. Okej. Okej, dobra, to funkcionuje, to dobre, to będzie takie OP. Ja, jakbym sobie na przykład je zrobił tak, ciekawe, czy to też będzie funkcjonować w ten sposób. A powinno, kurde, a powinno, powiem ci, panie, powinno, kurde, funkcjonować jakby tak. Assemble ship, mount your ship. Dobra, ja sobie teraz wyjdę. No szkoda, że nie da się po nich tak chodzić, nie? Podczas kiedy są zwodowane, kurcze. A, no. Tylko one tworzą jakby taką tą część świata jak ten, jak entity jakieś. Pod niej się wpada i w ogóle. Szkoda, naprawdę. Był kiedyś taki mod, nawet chyba ten sam, tylko że w starszej wersji. Że można było sobie panie normalnie połazić po statku, nie? Podczas jak był zwodowany. I to było. To było OP. Dlaczego pisałem red, to nie widzę nigdzie red wolf, albo. Albo na dole pewnie jest jakoś. Czekaj, ja sobie sam piszę red. Ty też ślepy. Może wszedłeś sobie w zakładkę od cheese ten bicep. Nie, dobra, red bull jest trzecia. Nie, po prostu jestem tak bardzo sobą, że nie widziałem. No, typowy papier, no co ja powiem. Typowy papier na wakacjach. Dobra, w sumie powiem ci, że mój statku już jest, kurde, prawie skoncentrowany, trowany. Jego... Próbuję teraz zbudować, zobaczymy, co się stanie. No, zobacz sobie, czy twój statek jest na pewno statkowy. Mount ship. Okej. Okay. Wszystko w porządku, papiór? O, wyrzuciło mnie. Tak, wyrzuciło mnie, ale pływał. Jeszcze muszę stworzyć jedną funkcjonalność. Okay. To robię jeszcze mu jedną rzecz i będę gotowy. The do that like false. Musimy to zrobić w taki sposób, bo inaczej się normalnie beżyć nie da. Och! To jedna... Czy ta jedna funkcja... Oj, cofaj. A, no tak. Ja już wiem nawet, z czym miałeś problemy. Z czym miałem problemy? Żaglem. Tak, żagiel mi odpadł. Ale nie tylko żagiel. W klubie. Ale nie tylko żagiel mi odpadł, wiesz? A, mi tylko żagiel. Jak go zdismontować? Stary, musisz go ustawić tak, żeby był równo, nie? Tak, ale to było altem, czy pod K? Pod K miałeś. Pod K miałeś, stary. O nie, poczekaj, muszę teraz ten żagiel rozwalić. Co? O, panie! Ja tu odkryłem coś, co sprawiło, że moje życie stało się piękniejsze. Dzięki temu jednemu trikowi moje życie stało się łatwiejsze. I to bardzo, powiem ci, i to bardzo, kurczę. Dobra, Znaczy, jak dam taką warstwę... LOL!
Zrobiłem, stary, coś, co jest po prostu genialne. Tylko teraz jest słabo, dobra, ja tak teraz przejdzie kratkę do góry. Kilka kratek do góry, ponieważ będzie pod wodą. A, ja coś właśnie odkryłem. Kurwa, panie. Volt Anchor, dobra, Ship Anchor. Mount your friend, cyk. O, stary, ale to jest das also P. Ej, ale czemu to się nie ten, halo? Halo, czemu kotwica się nie kotwicuje? Czekaj. A light, cyk, shifta se wcisnem. Kurczę, w ogóle chcielibyście taką morską, kurde, przygodę, moi drodzy, serię mieć? Jakbyśmy se zrobili tako, że na przykład świat cały w wodzie i tylko statek mamy startowy jakiś, ale taki na przykład wielki statek stary, nie? I normalnie ten. Dobra, ja już w sumie mogę otwierać lucky bloki, bo jestem ready, a jakieś jedzenie se weź swoją drogą, stary. Żebyś nie był stratny. Jakieś staka steków, stak steków czy coś. Łuk i strzały, taki zwykły. I game mode zero. What? Game mode zero. Nie 9, 0 miał być. Shit, mam 3 serduszka po poprzednim odcinku. Dobra, nie, ja se... Mój plan nie działa. Ja se otwieram stary ten. O, dostałem spodnie jaskiniowca. Dostałem jakąś sztabkę. O, dostałem stary longsword, także taki korsarz będę trochę. I dostałem, co ja dostałem? Stormwound. Dobra, to ja sobie też biorę jedzenie i już też będę brał te... Przepisz sobie lucky bloki, stary. Ja zaraz to pokażę, co ty dostaniesz tam. Ale stary, dostałem Stormwood, czekaj. Ja muszę to sprawdzić, wiesz? Chodź tu do mnie. Poczuj się swobodnie. Podejdź tu do mnie. Podejdź, papie, poczekaj. Podejdź. Wiesz sobie mięso i ten? Czekaj. Dam nam saturację, aby nasz... Mogę do ciebie wejść? Ale to nie działa, panie. To nie działa, jakby chciało. Ja myślałem, że Stormwood to jakieś, wiesz, walne, pierdzialne czy coś. Mogę rozwalać? No, rozwalaj se, kurde. Rozwalaj. Uuuu, panie, takie technologia, bym powiedział trochę. Co tu drugie było? Pokaż mnie tutaj. Handel do miecza, nic więcej. O, mogę sobie skraftować miecz? Nie. Ale słucham, bo dostałem Blade'a i dostałem tą rączkę. O, kurde, double ten. Double D, double bum. Dobra, stary, kolejna rzecz. Dobra, no to co, idziemy na statki, przenosimy się game modem, co prawda. I ruszamy, znaczy, prawda? Ja tylko klikam prawym i już mountuję. No właśnie, ja sobie ale... muszę zdjęcie zrobić do terminetu. Funkcjonalność, którą mu dałem, jest za słaba. No to co, zaczynamy, tak? Zaczynamy pojedynki. No. Pojedynek mistrzów, dobra, mount your ship. I startujemy papier, uwaga! Do startu! Okay. Start, ja papier, płyniemy! Płyniemy, papier, płyniemy! Ja nie lecę palo start, ale okej. Okay. Dobra, stary, o kurde, jaki... Czemu ty się jeździsz na tyłu? Ej, co ty taki szybki jesteś? Easy. Dlaczego twój statek jest szybszy, stary? Ja bo mam nie... silnik. Jak masz silnik? Czemu masz mam silnik? Mam jeden silnik. Jak ty? No czemu nie? Jak ty masz silnik, halo? A czemu ja nie mogę... O, właśnie. Dobra, pojedynek, kurde, na statkach robimy w takim bądź razie. Pojedynek piratów. Zdjęłeś mi. Też, bo jesteś za daleko, stary. Dobra, jesteś. O, stary. Ale wziąłeś sobie łuku, czekaj. Give papier 70. Oszust! Bomb. Ej, w ogóle wiesz co, na statku jak jesteś... O nie, mój łuk! O nie, mój łuk, muszę wyskoczyć! O nie, kapitan za burtą! Halo, mój dobra, łuk, gdzie jest mój łuk? O nie, zgubiłem łuk, stary. Szybko, weź mi komendą łuk, daj. Statek, zatrzymaj się, kurde. Dobra, jestem na statku. Weź mi rzuć komendą łuk, bo łuk wyrzuciłem se, stary. Masz. Panie, jakieś remonty tu normalnie robię, ja nie wiem co to ten. Ale kurde, ja że... nawet nie widzę. Dobra, blisko ścian, stary, bliżej ścian musimy być. W takim razie, bo jest jakieś ograniczenie do entity ładowania. Kurcze blade, dobra, o nie, korsarz papier jest za mną, o. Ej, ale kurcze, nie idzie strzał ładować co jak jesteś na statku. Dobra, prawda. Cyk. O, kurde, ła, sam siebie trafiłem. No nie, nie mogę, kurcze. Dobra, czekaj, muszę... deszczem. No o co chodzi, no bo na morzu jesteśmy, tak? Dobra, obrócę se statek. Szybko, dobra, jest. I dobra, as diesel... Odbija się od statku tego, nie. Arr, bo ja nie miałem paliwa, nie. Ja nie miałem paliwa w statku. Nie miałeś paliwa. Nie wrzuciłem paliwa do silnika. I czemu mówię, że... To czemu ty szybciej płynąłeś? Słuchaj. Dawaj papier, kapitanie papier. O, bo ty masz drabinki. Oszukista. A, kurde, widzisz? Widzisz? Działa, kurcze, działa technologia, nie? Dobra, cyk. Kurcze blade. O, co? Jak ja cię trafiłem, papier, przed chwilą? O kurde, ty się tutaj ustawiasz odpowiednio. No nie, ale te łuki, że nie działają, to jest taki XD bardzo, wiesz? Abordaż!
Gin statku! Toni! Gdzie jesteś? O nie! O nie, człowiek za burtą, rzuć mi koło ratunkowe. Albo zgin najlepiej, papiur. O nie, o nie. A no kurde, no nie, zginąłem, słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku Pojedynku Piratów. Sugerujcie kolejne transportowe rzeczy. Jest naprawdę dużo rzeczy, które możemy zrobić dzięki temu. Prawda. Także słuchajcie, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia, RR Piraci. Do zobaczenia, cześć. Hej.